każdego dnia się jeszcze bardziej utwierdzam się w tym, że ludzie są umiłowani w tym, żeby wybierać cierpienie, trudy pod górę i bycie męczennikiem. Jednocześnie mając ekstremalnie niskie poczucie własnej wartości i samoocenę. Ostatnio jakaś tam panienka hejtowała moje wystąpienie, gdzie stałem na scenie i tam było z 1500 osób i powiedziałem, że nikt nie kocha Marcina Osmana bardziej niż Marcin Osman. Dostałem brawa i w ogóle mega. A ta pani to hejtuje, że chyba nie, jestem jakiś dziwny, nie? I teraz sobie myślę, kto z was miałby odwagę stanąć przed 1500 osób, prawie 2000 i powiedzieć, że nikt nie kocha mnie bardziej niż ja. Jakieś pojedyncze osoby. I widzę też system, media, jak bardzo nam wtłaczają, że kult ciężkiej pracy, takiego wiecie, bycia zajebanym po łokcie, ale nie w czymś, co jest wartościowe, produktywne, nie lukratywne, tylko takim bycie zakopanym. Jak ja wychodzę i mówię, hej, naucz się zarabiać 200 zł dziennie i to pozwoli ci się zwolnić z chujowej roboty. To ludzie tego nie kumają, wybierają ten kierat kosztem rodziny, logistyki, niewyspania, komfortu, pracy, oj, wszystkiego. Bo wolą być tym jakimś tam swoim przejebane, a nie potrafią, nie chcą nauczyć się zarabiać 200 zł dziennie i to by zmieniło ich życie. I teraz dalej mówią, że ja, Marcin Osman, mam inne predyspozycje, inne DNA i tak dalej. To jest prawda! Ale zbudowanie biznesu rzędu 5, 10, 15 tysięcy zysku miesięcznie nie jest żadnym fucking trudną idea, rzeczą, wyzwaniem. Nie jest. Nie jest. Jak sobie spojrzymy, co wokół kto nam wkłada do głowy, nawet na poziomie podświadomym tego, co słyszymy, oglądamy, o czym mówimy, to naprawdę można uwierzyć, że jest kryzys, że jest chujowo, że koniec świata i że w ogóle. I ci ludzie, którzy żyją w tym przekonaniu, to dokładnie to mają. I to nie chodzi o pozytywne myślenie. Chodzi, jak to mówi Rafał Mazur, o przynajmniej bycie nie pozytywnym. Takim neutralnym, ani takim, ani takim. I wtedy też takie pojawiają się cytaty również z Rafała Mazura, że no tak, kurwa, ja pierdolę, ale każdy musi mieć swoje przejebane, bo tak mówi Rafał Mazur. Nie, właśnie te są subtelności tego zdania. Możesz wybrać swoje przejebane, a nie tkwić w przejebanym, które ci się przytrafia, bo dryfujesz. Damn! Dobra puenta.